Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w sumie chyba ostatnim odcinku, przynajmniej takim wiecie, na bieżąco, jeżeli chodzi o Fearhunger. No i moi drodzy, zostały nam dwa endingi, które wypadałoby zakończyć. O, widzę, że gra chyba nie poszła dalej, dopóki nie skończymy tutaj czytać. Ciekawe, to jest teoretycznie bug, bo gra zabrania nam otwierania w ogóle inwentory w tym miejscu, a mimo wszystko nam się udało zrobić save'a. Ciekawe. Dobra, tylko tym razem myślę, że już raczej nie będziemy się z Perkele tłuc. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się nie będziemy z nim tłuc, no bo trochę to było, no, ciężkie. To było ciężkie, więc może po prostu dowiedzmy się, jaką nagrodę dostaliśmy. A w końcu tutaj jest coś, co oczywiście już mieliśmy. Dobra. Teraz, co jest moją nagrodą tak naprawdę? Dobra. Mamy tutaj gwarantowaną nagrodę albo cenę. Dobra, i tutaj braliśmy, że nie obchodzi nas to. Jestem tutaj, żeby zabić ciebie i księżycowego boga. Dobra, co to wszystko znaczy? Okej. Właśnie to chciałbym wiedzieć. Może jesteś jednym z wyjaśnień. Jesteś może odpowiedzią. Bóg, księżycowy bóg Rer... No? Co? Odszedł? O kurde. Przepraszam, że tak mało poetycki sposób wypowiedzi, ale... To, co widzisz w tej chwili na niebie, jest tylko Barren Stone, to znaczy jałowym kamieniem dryfującym powoli w kosmosie. Festiwal Terminy to dzieło Rera, to prawda, ale te moce to tylko nikłe ślady jego istnienia. Rer, podobnie jak inni starsi bogowie, opuścił ten świat dawno temu. Okej. Okay. Nadal możesz być w stanie okiełznać niektóre z jego mocy, ale tak jak w przypadku festiwalu, to tylko słaby głos z przeszłości, które daje ci te dary. Może to jest dowód ich prawdziwej siły, że nawet podczas ich nieobecności, a w niektórych przypadkach nawet i śmierci, wciąż pozostają na tym świecie. Ale bez świadomości stojącej za tymi mocami, ich ślady są niczym więcej niż po prostu jakiekolwiek inne siły natury. Ta siła nie jest tam, aby ci pomóc, krzywdzić cię, albo worshipet. Co znaczy worshipet? Nie było przypadkiem czczena? Worshipet. A nie jest to po to, żeby cię skrzywdzić albo być czczona przez ciebie. Po prostu egzystuje. Więc... Jaka jest funkcja festiwalu, jeżeli brakuje w nim większego sensu? Zdecydowaliśmy dać mu ten sens. Wpływ księżyca na ludzi stwarza doskonałą okazję do powiększania naszych szeregów i przelewania krwi dla naszego pana. Przez setki lat podążaliśmy tam, gdzie zabrał nas księżycowy bóg. I zamiast tego zbieraliśmy jego plony. Żyje i oddycha z chaosu, z którego wynika. Oczywiście dążymy do wspaniałych wyżyn, o których wielokrotnie wspominaliśmy.
ale aby je zdobyć, musimy wspiąć się na górę zabitych ofiarnych baranków, jagniąt. Ty też miałeś szansę dołączyć do naszych szeregów, ale krew nie gotuje się w tobie tak, jak tego oczekiwaliśmy. Więc to jest to. Więc to wszystko. Żadnych wspaniałych szczytów dla ciebie. W sensie żadnych wzniosłości. Jedyną nagrodą główną, jaką mogę w tym momencie zaoferować ci, jest twoja wolność. Tylko ja stoję ci na drodze. Czyli jednak będzie walka? No perkele! Perkele, ty za fuja nie leć! No nie... Tak piękne połączenie bladej czerwieni i chorej zieleni oblane w zimnych odcieniach błękitu. No dobra, i tutaj mamy ten sam dialog. Czas na słowo nadszedł i minął, pokaż mi przemoc. Myślałem, że wygrałem festiwal. Dlaczego chcesz mnie zabić teraz? Miałeś szansę non-stop. Po prostu chcę zrozumieć, dlaczego to robisz. Dobra, i czekałem na to od pierwszego dnia. Spróbujmy użyć perswazji. Myślałem, że wygrałem festiwal. Oczywiście, że tak. Gratulacje dla ciebie za to. Po prostu przejdź obok mnie, a otrzymasz niebieskie dary, których pragniesz. To nie była nigdy część umowy. Jak mogę ci ufać po wszystkich rzeczach, które tutaj powiedziałeś, które tutaj zrobiłeś? W sensie, no dlaczego przesuwasz non-stop, jakby wiecie, bramkę? Dobra, to nigdy nie była część umowy. Umowa jest taka, jaką ja ją przedstawiam. Dlaczego musisz być taką irytującą do samego końca? Peski, co znaczy peski? Ty brzydki mały szczurze. Udało ci się rozszerzyć perkele, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że jego na przykład ataki będą teraz słabsze, tylko jak my to z nim robiliśmy? To jest dobre pytanie. W sensie, jak my go pokonaliśmy, bo już też nie pamiętam. Kurde, nagrałem to 2 dni temu, 3 nawet. Na pewno walimy mu w łapkę, kanapkę, tylko pamiętam, że trzeba było mu napieprzać tą łapę. Najlepiej byłoby w ogóle zaatakować go za pomocą standardową latarni ozdobnej. On ma siłę zwiększoną, o kurde. To wiecie co? Ja w ogóle użyję brązowej fiolki, bo ona jest dobra. Nigdy jej wcześniej nie używałem. Oprócz ostatniego razu w sumie. Bo faktycznie zauważyłem tą potkę dopiero już jak przegrywałem. Zobaczcie, no ona pięknie działa. Ma takiego misa, że mamy w dupie totalnie, co on sobie tam robi. Dobra, pyk i pyk. Ona nie dość, że nam zwiększa siłę i tak dalej, to jeszcze... No to jest coś pięknego. Brązowa fiolka jest świetna. Dobra. Latarnia ozdobna leci sobie. Dobra. Jak mu to zniszczymy, to już będzie git. Na kozę nostrę. I na kozę nostrę. Koza nostrę nie żyje już pewnie. Żyje, Dobra, items. Próbujemy przeżyć całą ekipą. Nadal będę próbował. Koza nostra. I nasz ktonsens. Nasza ktonsens. Oby mu tylko rozwalić, kurwa, tę łapkę, to już będzie git. Lunar meteorit na kozę, shit. I ktonsens obrywa, ale mało. Obrywa, ale mało. Dobra, item. Dajmy oczywiście kozie. I walimy w łapę. Pięknie. I pocały się w dupę. I walimy go w ciałku już full. Fire Rain to już teraz jest naprawdę luz, bo on ma szansę zmisowania. On już ma szansę zmisowania, już nie muszę nic robić. Na pewno nie usunę mu tego, bo...
co będzie mógł Hurtlinga używać i tak dalej, to już wtedy jest lipa, faktycznie. Jeszcze w łeb dostał. Aleksandra go tam napierdala w łeb. Dobrze, dobrze, Ola, dobrze. Pięknie. Marinka to ma wyjebane w niego, totalnie. Powinienem użyć w sumie latarni, ale... Ale chyba jeszcze nie. Także nie jest. Feather Rain. No, Marinkę. Plus. Piękne. Ekstra tura. Latarnia ozdobna, niech sobie leci. Podpalmy tego pierzastego przyjaciela. A, to już w sumie nie było jakoś trudne. Impressive. Imponujące, naprawdę imponujące. Ale jak myślisz, co się teraz stanie? To jest to, czego chciałeś, prawda? Słyszysz to? On nadchodzi. Czas, abyś się obudziła. I nadal będzie to samo, naprawdę? Byłem przekonany, że to jednak będzie inny ending, ale no znów tutaj chyba nam księżyc skoczy. I coś się chyba zerżnęło, no bez jajec. Gra się zerżnęła, ludzie. Terminka, proszę. Nie rób mi tego. Termina, halo, 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 halo. Moi drodzy, no nie wiem, coś się stało z grą. Szkoda. Ale wydaje mi się, że to jest ten sam ending. Ten sam ending, bo w sumie znowu będziemy walczyć z Rerem. I w sumie nic nam to nie da. Dobra, spróbujemy sobie inne opcje dialogowe. Ja wrócę w sumie do was za chwilę. Czy nie muszę? Nie muszę chyba nawet. Kureczka. Kureczka. Zróbmy continue. I spróbujmy teraz zagadać w sposób delikatnie inny. Sposób delikatnie inny. Teraz wam powiem, co mam na myśli, mówiąc delikatnie inny. Zobaczcie, klikam escape, nie da rady tutaj wejść w żadną interakcję z menu. Nie ma opcji nawet. No option. Dobra, zobaczmy, co dalej na temat naszego dialogu. Dobra. Więc tutaj jesteś, tak, jesteśmy czempionem. Gdzie jest moja nagroda? Co to znaczy? Dobra, tu już dialek mieliśmy, już znamy go. Co tu będę z nim walczył? Tu będę z nim walczył, ale wtedy zrobiłem mu perswazję. Nadal zrobię tu perswazję. Dobra. To nigdy nie było częścią umowy. Jak mogę ci dalej zaufać, skoro ciągle przesuwasz bramkę, że tak powiem? A masz jakiś wybór? Zawsze możesz po prostu umrzeć. No dobra, spróbujmy z nim pogadać. To my tego jeszcze nie robiliśmy. Talk. Dobra, czas na słowa już minął. Pokaż mi swoją nieagresję. Jak się nazywa violence? To jest przemoc. O. Dlaczego chcesz mnie teraz zabić? Miałeś przecież szansę non-stop. To nie moje miejsce, by brać udział w festiwalu. Krew musi płynąć, aby była czysta. Teraz, gdy rzeź dobiegła końca, mogę robić, co mi się podoba. No nie możesz robić, co ci się podoba, ja się nie zgadzam i tyle. Ale widzę, że to i tak prowadzi tylko do walki z Rerem. Już długo, że idą poszło. Ale spokojnie, nie będziemy z nim walczyć, bo to jest bez sensu. To jest bez sensu, z nim walka. On nie chce gadać?
Dobra. Po prostu zrozumieć, do czego to robisz. Jesteś też tympakiem, naprawdę nie masz żadnych zalet. Więc co byś chciał wiedzieć? Co chcesz wiedzieć? Jak długo to robisz? Straciłem rachubę wieki temu. To straci swoje znaczenie, gdy nie jesteś już przywiązany do śmiertelnej egzystencji. Użyłem to ok przecież, halo. Lunar meteorit, ale widzę, że... Wyjebą go. Czyli możemy tylko raz zagadać. Nothing less, nothing more. Dobra, zaatakujmy. Zawsze trochę HP sobie odzyskamy. I oczywiście skills, tok. Dobra. Następne pytanie. Czy możesz mi powiedzieć, opowiedzieć o Bogu, za którym podążasz? Albo czy jesteś człowiekiem? Czy jesteś człowiekiem? O, to jest dobre pytanie. Kiedyś byłem, przynajmniej według najluźniejszego znaczenia tego terminu. Byłem, miałem szczęście natknąć się na festiwal tak jak ty. Potem naprawdę się urodziłem. Ale to co, rozumiem, że jak my jesteśmy zwycięzcami festiwalu, to my również możemy być takim jak Perkele? Czyżby? Dobra, sorry, kto nonsens, ale umierasz. Okej. Okay. Zaatakujmy dziada. I znów skills. Znów gadamy. I pytanie, czy możesz mi powiedzieć coś o swoim Bogu? Bóg siarki. Imię to wszystko, co musisz wiedzieć. Czyli księżycowy Bóg to jest Bóg siarki? To dziwne. Dobra, koza też umiera. Została mi tylko Aleksandra. Dobra. No i oczywiście item, nie item. Skills, dock. Trzebujemy więcej. No ale to jest tylko jakby... I've been waiting for this since day one. No dobra, no tylko możemy umrzeć wtedy. Dobra, dokończył Aleksandrę. No to teraz już gramy na poważnie, jeden na jeden, nie? Zawiolka. Lecimy z atakiem. Co? Nie wiem, co się stało, ale okej. Okej, nie wiem, co się odwaliło, naprawdę. Pyk. Pyk. Brązowa fiolka nam tutaj robi robotę. Mówię, wydaje mi się, że i tak będziemy walczyć z Rerem, więc... Nie wiem, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. No, sprawdźmy. Dodatkowa tura. Pyk. On jest ogólnie prosty do załatwienia, naprawdę. Jak się rozwali mu tą jedną rękę z meteorytem, to już jest git. Zobaczmy, czy znów się gra zatnie. Zobaczmy, czy gra się znów zatnie. Nie powinna. No nie wiem, czy to był jakiś błąd, czy może coś się z plikami spierdoliłem? Że tak jakby się zacięło po prostu na, wiecie, filmiku. Teraz się nie zacięło. No i co, i teraz będziemy walczyć z Rerem, okej. Okay. Panie Rer. A, czyli pustko rerowska.
No zobaczmy. Jestem sam. Skoro nam idzie, że tak powiem. Okej. Okay. Item. No za fiolka. Mind 78 to nie jest dużo. Będę to rozdawał po 13. I po 17. I 14. Wow. Aha. No i dupa. To by było na tyle. Zajebiście. Kurwa, to jest po prostu coś genialnego, naprawdę. Pod tym względem to jest kurwa coś pięknego. Że jeden atak kurwa i traci ręce. Jeszcze misy. Po prostu genialne. Dobra, daj mi flaszkę. Of Mind 27. 18, serio? Teraz mi zleciał, kurwa. No nie mam czym atakować zbytnio. Mogę próbować ostrzałem piły, ale czy coś to da? 216, to nie jest dużo. Gdyby może mi nie uciął tej łapy, to noga? Nie, o dziwo nie. Mind mi spadł znów. Ojej. No dobra. Alkohol. Wodka. Wodka. Miałem jakiś skill, z którym mógłby coś tutaj pomóc? Wrench toss. Blood sword. Czy ten Blood sword działa na tej samej zasadzie, czy nie? Nie możesz trzymać broni bez rąk, okej. Okay. Jasne, spoko. Mhm. Może być. O kurde, ale mi dowalił garści. Kadłubek Marinka. Nie, o Jezu, dobra, koniec. Moon Scrooge. Dobra, nasza psycha siadła. Najbardziej pechowy run ever. Again. Tylko teraz... Sprawdzamy, czy możemy na przykład ominąć ten cały dzień. Tak, tutaj mieliśmy jeszcze naszego koleżkę. I to było miejsce, gdzie go zabiliśmy, nie? No właśnie. Mam tutaj sobie oczywiście robiolewkę. W sumie mamy jeszcze dwa endingi do sprawdzenia. Zaraz wam powiem dlaczego. A chcesz się razem przejść? Chodźmy na dół. Idziemy spać. Zobaczymy, co się stanie, jak jednak zostaną tej osoby. Dobra. Został nam koleżka jeszcze. Witamy z powrotem w wieży. Dobra, dwóch z was jest przy życiu. To trzeci dzień. Festiwal nie czeka na nikogo. Stanowi się u podstawy księżycowej wieży, aby kontynuować wiesz, co robić. Ja już ci nie ufam, dziadu jeden. Dobra, idziemy dalej spać. Testy, testy. Dobra. Rozmawiaj. To samo. Rozumiem, że teraz już będzie noc, tak? Dan zniknął gdzieś, kiedy spałeś. To jest noc, tak. No dobra, ja chcę jeszcze zobaczyć tylko... Co się stanie... Czy może idziemy pod wieżę? Dobra, zobaczmy, czy w ogóle jest pod wieżą ktoś. Być może jest.
Bierzemy oczywiście cały team. Jeżeli nikogo pod wieżą nie będzie, to wrócimy się tutaj i prześpimy. Donovan House. To jest moja najlepsza miejscóweczka. I przejście po prawej stronie, z tego co pamiętam, tak. I to było tu. Czy Dan jest nadal tutaj, w tym miejscu? Nie ma go. Ej, gdzie jest Dan w takim razie? Czy on po prostu odszedł? No to by wychodziło w takim razie. No bo Dana tutaj nie ma. Dobra, no to jest to samo. Zmienimy to. Nic się nie dzieje. Czyli Dana nie ma. On gdzieś cholera zniknął. Spadaj na bambus. Tu nie walczę, bo nie mam po co. No to zostaje nam już tylko jedno. Zostaje nam tylko teleportowanie się i sprawdzenie, co się jednak stanie, jak... No jak nie wytępiliśmy ich wszystkich, nie? PRHL Bob. Dobra, Aleksandra i Ktonsens, oczywiście dziewczyny sobie odpoczywają. O, Ktonsens już przestał być ślimaczkiem, to dobrze. Dobra, prześpijmy się. Dobra, jak mogę ci pomóc w twoich poszukiwaniach? Zostało jeszcze dwoje dusz, i tak się teraz już nie ma wspaniale. No nic. Czujesz się koszmarnie. Twoje ciało boli jak nigdy dotąd. Coś się w tobie porusza. Coś pierwotnego próbuje wydostać się z twojej pustej skorupy. Twoje ciało. Ono pęka w szwach. Tylko tyle? Tylko tyle? No żartujecie teraz sobie ze mnie. Żartujecie sobie ze mnie w tej chwili. Kurwa totalnie, że to jest ending, że tak powiem, dotyczący nas jako niewypełniających tego wszystkiego. Lipa. Ej, naprawdę lipa. Myślałem, że będzie tutaj jednak coś lepszego. Możemy jeszcze spróbować to zrobić w ten sposób. W sumie sam jestem ciekaw, co się stanie. Pyk. Przyspieszymy trochę. Dan jest na górze. Dana tu nie ma już. Dana tu już nie ma. Ej, ale poczekajcie, bo mi coś tu nie pasuje. Mi się wydawało, że widziałem wcześniej, że Dana da się tu ogarnąć. Zobaczmy. Fear and Hunger 2 termina. Okej, postacie. Lista postaci. No i Dan. Co tu robi Dan? On jest przychopny 2A, tak? Gdzie on jest? Jest tutaj Dan. Dobra. Mamy go. I tak. Lokacje Dana, moi drodzy. Lokacje Dana. Oj, Dana, oj, Dana. W sumie nie ma go nigdzie już potem. Ciekawe. Z tego co widzę, Dan w ogóle transformuje się w Pocket Cata. Rozumiecie to?
Więc może jakbyśmy sprawdzili na przykład, czy nie ma go w muzeum? Może będziemy mogli zobaczyć z Pocket Catem. Kurwa, to nie byłoby głupie. Dziewczyn nie bierzemy, nie wszyscy sobie odpoczywają. Dobra, Donovan House. Bo on znika. Potem już nie ma w ogóle żadnej jego lokacji. W teorii nie ma jego lokacji. Tylko tak. To muzeum było w lewo. Muzeum było w lewo, tak? Tak. Temple District. I nie wiem, czy nie będzie delikatnie taki, wiecie, odcinek krótszy. Mamy 30 minut. W sumie te dwa endingi to taka dupa. Totalna dupa. Wiem, że się więcej dowiemy. Wiem, że ten ending w ogóle będzie bardziej taki rozłożony. No, spróbuję jeszcze pokonać może tego Rera, ale nie wydaje mi się, żeby cokolwiek to zmieniło. Naprawdę nie wydaje mi się, żeby cokolwiek to zmieniło. Dobra, tu nie ma Pocket Cata. Tutaj są oczywiście ci panowie i panie. Gdzie jest Pocket Cat? Gdzie jest do cholery Pocket Cat? Jezu, nienawidzę tego labiryntu. Nie trawię labiryntów. W szczególności, że nie wiem gdzie iść. I to jest problem. To jest mega problem. Jest Pocket Cat. Dobra. Możemy go zaatakować. No i Shiro to jeszcze zrobi. Shiro jeszcze to zrobi. Sobie tu zapiszę tylko. Dobra. 15:39. No gra jest naprawdę na długo. Na długo. To jest pierwszy run tak naprawdę. Item. Z pigułki pep sobie zażyjmy. Moglibyśmy jeszcze herę. Dajmy sobie żyłę. Wow, odlot. Dobra, i ona ma różne rzeczorki. Jako swój boost. Myślę, że jestem skłonny już go zaatakować. Zaatakuj go. O, przyjacielu. Czy musiało do tego dojść? Nie. Yeah. On ma własny dialog log. O kurde. Oh fuck. Przemyślałem kilka ostatnich dni i naprawdę nie mogę określić. Jest coś strasznie znajomego w tym wszystkim. Nie sądzisz, stary druchu? Mam to dziwne poczucie déjà vu z najbardziej przypadkowych rzeczy. Proszę, zatrzymaj mnie, jeśli już to słyszałeś. Jest złowieszczy księżyc, który patrzy na nas. Złowieszczy księżyc spoglądający na nas. Ten termin, termina rzucany wokół strasznie wiele razy. Przypadkowe włączenie armii Bremy do tego wszystkiego. Trzydniowy limit czasowy. A widziałeś już te urocze sowy kultystów? To wszystko jest po prostu znajome. Oczywiście. No właśnie, no bo nie mam wielu rzeczy jeszcze wyjaśnionych. Tak się cieszę, że cię poznałem. Jest jakiś poważny wyciek. Wyciek. Jakieś połączenie między nami. A Leking to wyciek, faktycznie. To doprowadziło mnie do zastanowienia, jak w ogóle rodzą się mity i legendy. Każdy zna klasyki, które wywodzą się ze zwykłych bajek opowiadanych dzieciom przed snem. Byłbym jednym z tych, którzy znają to lepiej niż inni, jeśli rozumiesz to, mój drogi przyjacielu. Teraz wziął te opowieści i opowiadał je wciąż na nowo.
jak dobre, zepsute, co? Coś mi tutaj nie pasuje. Tłumaczenie. Jak dobry, zepsuty telefon? A, jak głuchy telefon. Historie przybierały nowe formy w zależności, kto je opowiadał. Żywe obrazy, które widzimy na srebrnym ekranie, ledwo byłyby rozpoznawalne dla słodkich małych dzieci, które po raz pierwszy usłyszały te opowieści setki lat temu, opowiadane przez ich matki. To z pewnością szalona jazda. Jak myślisz, co się stanie ze współczesnymi opowieściami przeniesionymi prosto na srebrny ekran w dzisiejszych czasach? Czy zamierzamy wziąć elementy z tych historii i dopracować je do perfekcji? Pozwolimy staremu, dobremu, zepsutemu, głuchemu telefonowi zachowywać dobre kawałki, podczas gdy my samolubnie tworzymy wokół nich nowe mięsko? Czy zobaczymy, jak ten porywczy, pusznie, blady stary księżyc raz po raz zagraża ludzkości swoimi surowym i trzydniowym limitem? Swoim surowym trzydniowym limitem. Czy zamierzamy ubierać się w te głupie maski i odgrywać role przeznaczone dla ludzi, którzy przyszli przed nami? Co o tym myślisz, kochanie? Czytasz w jego myślach. Zrobiłem to. Zrzuciłem L-bombę. Co za radość. To znaczy L-bomba. Stuknąłbym się w plecy, gdyby moja stukająca ręka nie byłaby tak głęboko w kieszeni. What? A, ma dużo w głowie. Może zrobisz to za mnie, mały posłuchiwaczu? A może wolisz grzebać w mojej kieszeni, podczas gdy ja będę się stukać? What? On wie, że my czytamy jego myśli. Tutaj chyba jakieś tłumaczenie mi wchodziło na początku. A może i nie? Żartuję, żartuję i nie martw się. Ej, Jets, to jest w ogóle żartuję, wiecie o tym? Nie martw się, oboje mamy ten sam dar posłuchiwania. Wróćmy do naszego tematu. A kurwa, genialne. Naprawdę nie znam siebie. Historie będą zmieniane razem z czasami. Powinniśmy być bardziej przyklejeni do oryginałów. Będą zawsze... Zawsze znajdzie się ktoś, kto coś zwyczajnie z popularnych historii. I te historie będą żyły tylko przez chwilę, a potem znikną. Nie obchodzi mnie to. No, tak naprawdę historie powinny się zmieniać razem z czasami. Tak przynajmniej ja uważam. To daje do myślenia, na pewno. Dobra, no to... Chyba musimy ci nastukać, nie? Muszę ci tą rękę lewą wywalić chyba. Oczy kotka się rozświetlają. Co? Pocket Cat się ocenia, czujesz brudny. Co? Mamy tu niezłą zagwockę. Widzisz, mój pan bardzo jasno dał mi do zrozumienia, że nie pozwoli moim brudnym małym łapkom wpływać na przebieg wydarzeń podczas festiwalu. Ale czym jest dżentelmeński pojedynek bez adrenaliny i emocji? Po prostu nie mogę tutaj tak stać bezczynnie. Czy mogę, stary druchu? Więc wymyśliłem najdoskonalsze rozwiązanie.
O kurde. Jeśli ty mówisz mi, co mam robić, to po prostu spełnię twoje życzenie. Prawda? Prawda? Więc powiedz mi. Którą kończynę miałbym usunąć? Nie martw się. Mój dotyk jest delikatny, ale stanowczy. Rip my arm, rip my leg. Hated me? Co znaczy be hated me? What? A, zdekapituj mnie. Nic. Nie chcę, żebyś cokolwiek robił. Bo nie chcę. Co za bzdury? Jasne, że tak. Nie wstydź się. Nic nie chcę. Nic nie chcę. Nic nie chcę. No dobra. Jestem moją nogę. O, noga, to jest to. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. O, shit. Ej, ale właśnie. Bo on jakby miał przecież Salomon runę, to by nic nie mógł mi zrobić, prawda? No zobaczymy to. Dobra, weźmy sobie jeszcze może ten item. Ten item. Co ja tego nie mam? Tylko z winem. What? Ej, czy ja nie mam brązowej fiolki? What the fuck? No dobra. To znowu mu się orkę zaświeciły. Ty mój wybrańcu. Miejmy... Porozmawiajmy trochę w cztery oczy, dobrze? Pocket Cat... Szepcze swoje sekrety do Dark Mariny. Dark Marina wygląda na zszokowaną i sparaliżowaną każdym szczegółem. Jest rambling, Boże. Rip my leg znowu. Zresztą mówię, ja bym troszeczkę inaczej rozegrał. Shit. Dobra, już nie ma czym sobie trzeć. Rip my leg. Ale tutaj już widzę, że nie może cały czas wybierać tylko nóg. Nie ma żadnych dziur w tej naszej małej grze. A teraz bądź dobrym druhem i wybierz co innego. Nikt nie lubi złych, wygranych lub oszustów. Dobra, dekapituj mnie. Ja chcę coś zobaczyć. Wiem, że w sumie no tutaj spartoliłem to. Ale ja chcę zmienić sobie runę. Chcę sobie zmienić runę i mieć blokadę dekapitacji. Dobra, zróbmy sobie to. Jednak, kurde, będzie trochę tego odcinka. Jednak trochę będzie tego odcinka, więc luz. Nawet nie wiem, czy nie będzie za dużo. Equip. To był Ring of Refs? Chyba tak. Liczył Morgan. Kurde, nie pamiętam. Chcę zobaczyć w necie. Czekajcie. Leech... Monger Ring. Bo nie pamiętam, który to był, że dawał tylko tam bodajże 7. Leech Morgan Ring. To nie był ten. Ring of Refs dawał 8 Body Restore. Okej. Okay. I chcemy mieć Salomon... Gdzie to jest? Kurwa, no nie mówcie. No nie mówcie, że tego nie ma. Nie widzę tego. Nie widzę tego, naprawdę. Nie wiem, czy nie miał tego nasz koleżka. Kurwa. Dobra, szybko stop i zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, już jesteśmy. Na szczęście udało mi się na szybko to nadrobić, więc oczywiście... Właśnie, i teraz zobaczymy, czy on nadal może nam to zabrać. Nie może! Skurwysynku, nie możesz nam zabrać tego. Nie straciłem nogi chyba.
A ty już nie masz ręki. Dobra, którą kończynę znów? Rip my leg. Nic nie tracę. Prawą rękę. Prawą rękę dziadowi. Teraz mu się odkryć w siłę. Dobra. Dobra, może być ręka. Ale nie tracę ręki. Dobra. Pyk. Dobra. Kurwa, tam coś było napisane, ja to przewaliłem. Dobra, trudno. Nic mi nie zrobisz. Może powinien walić w ciało. Nie masz dwóch rączek, dziadu. Dobra. Czy tak powinno się to kochać dżentelmena? Zachowuj się. No dobra. Czyli teraz musisz mi głowę, tak? Zabrać. Ale nie powinieneś móc. Naprawdę? No bez jaj. Ale lipa, ej. Czyli mamy chwilę tak naprawdę, jeżeli chodzi o zabicie go. No, lipa straszna. Dobra, no jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie zmieniłem. Nie zmieniłem, kochani. Zapomniałem Salomon Snake runy rzucić. Jestem zapominalskim dziadem. Salomon Snake Rune. Dobra. Zaatakujemy dziada. Familiar, tak. Wszystko jest bardzo znane nam. Powinno się zmieniać w tych czasach. Nie tu, kurwa. Będzie teraz macał. No dobra, rip my leg. No ale nic mi nie robisz, tak? Próbujmy go walić po torsie. Tak się powinno traktować dżentelmena. Zachowuj się. Pyk. Podwójnie. Dobra, jesteś wybrańcem. Nice rumbling znów. Po czym ty się, dziadu, tam macasz? To ja nie wiem. No się podwójnie maca? Co jest? Ej. To było dziwne. ...326. Dobra, znów mamy wybór. Ostatnia szansa chyba, nie? No, kurwa, może też mi zaatakować, co? Pierdala. No bez jaj. No lepiej hej, lepiej niestety nic mi nie da. Dobra, no moi drodzy, myślę, że tyle wystarczy, bo już mam troszeczkę za duży limit. W szczególności, że 2 godziny mam jeszcze na renderowanie odcinka i jego wstawienie. To by było na tyle. Myślę, że dalej sobie ogarniemy to na streamach. Na pewno zawalczę sobie jeszcze z Pocket Catem. Mam nadzieję, że znajdę na niego jakiś sposób. No, a
Jeżeli chodzi o terminy, to oczywiście przechodzimy na streamy, bo ja sobie terminki jeszcze nie proszę. Może sobie zrobimy jakiegoś nowego rana. Być może kimś innym. Ogarniemy pewnie jeszcze jakieś inne endingi, no i dalej zobaczymy, jak to będzie. No i oczywiście to spolszczenie, które wam obiecałem, będzie na pewno, ale pewnie troszeczkę w innym czasie. A tymczasem dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jestem filmu, grał do was Shiro. Widzimy się w innych seriach. Trzymajcie się, hej hej!